Siemano, tutaj widzicie SSJ3 Eza Goku walczącego na SBR-ze. SSJ3. Jest to filmik już pokazujący jak wcześniej mi się udało nagrać pokonać SBR, SSJ3. No, no wow, to był mój ostatni SBR. Tak mi się wydaje, że to był ostatni z SBR-ów. Zrobione mam już wszystkie misje, więc prawie wszystkie też już są na YouTubie, no także zachęcam do oglądania jeżeli jakiś Was interesuje. Oczywiście co jakiś czas postaram się dodawać nowe yy, z nowych kart, ponieważ, no, bądźmy szczerzy, no, jak przechodziłem, nawet to już chyba rok temu były, czy ileś, te pierwsze SBR, -y, no to... Nie wiem, super AGL był dużo słabszy niż teraz, no więc może czasem też zrobię nowe filmiki z SBR-ów, jeżeli będą tacy chętni. To już można też robić właśnie bez itemków TSBR, więc też już jest ciekawie. Ale na razie pokazuję Wam SSJ-3, czym mi się udało przejść, bo to było dla mnie dosyć duże, bardzo duże osiągnięcie, bo nie mam za dużo SSJ-3 kart, nie mam żadnego lidera poza AGL transformującym się Goku, który robił za lidera po prostu super typów, więc go używałem, Jest też w kategorii SIO3. Tutaj Friend Bardock w Demetrow, jak widać, bardzo ładnie y, robił. No dodatkowo, no tu nie, nie zrobił sila, ale generalnie może silować. Y, daje atak i jest w, y, jeszcze sojusznikom, więc to też jest bardzo fajne, bardzo fajna karta. No i co? No tutaj sobie użyjemy. Pomimo tego tu troszeczkę źle zrobiłem, bo był stun teoretycznie przeciwnik miał stun, a ja używam Ashera. No ale tak naprawdę już to już końcówka etapu, wolałem sobie tki trochę podłapać. W kolejnej rotacji powinien być też SSJ4 Vegeta, który tankuje no, świetnie i stunuje, bije, tankuje świetna karta. No i generalnie jakoś się udało to przejść. Nie miałem żadnej z tych Xeno kart, czy SSJ3 Goku, czy Vegeta Xeno, czy jakiegokolwiek tam Trunksa, Gohana, jakiegokolwiek tych postaci takich wow, takich nowych, bo ja nie jestem fanem samonowania na takich banerach, gdzie no, dobra postać, ale... No, bo on do, do głównych timów się ich nie używa, powiedzmy, tak? Tutaj wrzuciłem tego tego SSJ3 vegeta no bo tam gdzieś go zgłapałem i on nie jest No, czekam na jego, yy, jak to się nazywa, Extreme Z, yy, no zwykły dokan tak naprawdę. No, może się kiedyś doczekamy. Ale też mi coś tam pomógł, on tam troszeczkę, no, defa miał więcej niż zwykłe jakieś inne karty. No, tu też miałem Giant Ape'a STR Goku, jak widać, on... Mało miał defensywy, mało miał defensywy, mógł się zamienić w małpy i supportuje innych, o to na szczęście wszedł Stun, ale niedużo nie dużo mi tam on pomagał. Generalnie, no ten też jak, dużo, jak widać milionów to on nie bije, ale coś tam pomógł, bodajże na dwóch kopiach go mam, więc o, nawet ja Dityona zrobił. No jeden potencjału w tym filmiku nie dodałem. Ale mniej więcej SSJ3 Goku jest na 100%, a reszta powiedzmy jest na 0 do 2 kopii. SSJ3 Vegeta jeszcze jest na chyba 3 kopiach, reszta jest naprawdę biedna. 1, 2 albo 0 kopii. Takie, no, taki bardzo, bardzo nie niewyględny team to jest. Powiedzmy, a że aż się naprawdę zdziwiłem, że to się udało przejść. Ale jak widać się udało, tak? czyli warto po prostu próbować czasem. Gdzie, jeżeli są teamy, tak jak tutaj, gdzie mamy postać, która stunuje, czyli Vegeta SSJ3. On może naprawdę całego SBR przejść. I to jest kluczowa karta. Jeżeli ładnie siądzą te stuny, to idzie to, idzie to właśnie ładnie wychwycić. Wcale nie trzeba jakoś kombinować, mieć jak najlepszy kart. Wystarczy pomyśleć, stuny mieć i redukcja obrażeń jest wow. No, dwie godziny w to, w to nie grałem, tam wiadomo, troszeczkę krócej. I tak to wyglądało. Tutaj jeszcze <laughs> mamy, no, timek, support itemki, redukcja obrażeń, HP, HP redukcja obrażeń i gas, Asher takie najlepsze jeszcze można by było lepszy w support itemek użyć Wisa, ale no ja nie wiedziałem, nie myślałem nawet, że to przejdę, więc fajnie, że się udało. To też było jakoś w poniedziałek robione jeszcze, tylko w niedzielę sobie odpaliłem i tak to wyglądało. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Życzę miłego dnia.